Dzień dobry. Jano na ładunku w Strykowie. Umyjemy sobie szybki, bo przecież no zobacz, co to ma być. Umyjemy szybki, bo już nic nie widać. To jest raz. Dwa, że też mnie czeka trochę droga. Mam jechać do Skarbimierza. Trochę daleko jak na pusto. Ale co na to, poradzę. Nie ma za bardzo podobnież ciekawych, interesujących eksportów. A ten Skarbimierz. To jest ten nasz eksport z ekspedycji naszej. Dlatego to dostałem. Dobrze mieć taką myjkę i ściągaczkę. A tutaj przyjechałem o której 7:40 byłem. Te 7:40. Poczekałem sobie trochę. I o, zacząłem coś tam montować ze swoich tych materiałów. Słyszałem, że już powoli tak jakby kończyli rozładunek, ale okazuje się, że zamknęli mi tą rampę. Nie wiem czemu, raczej rampę, no tak. Nie wiem, czy przerwę mają, czy co. No tak już słyszałem właśnie, że tym paletami, palciakiem jeździli ostro koło mnie. A tu się okazuje, że jeszcze. Jak zwróciłem uwagę, to było już ile tego? No już końcówka jest. Akurat pomyślałem, że do Mateusza zadzwonię z zapytaniem, czy coś już ma. I mówię, że właśnie miałem do ciebie dzwonić. No to jest super. Superaszko. To szkoda, że te lusterka są trochę tak, no, niewygodnym miejscu. Znaczy niewygodnym. Niewygodnie się ściąga. Z 106 to już ma lepiej te szyby zrobione. Są jako jedną. Nie ma tej działki. Przedziałki. O, może w ten sposób. A lusterka są w takiej kurde nitce, że nie można dobrze ściągnąć. W sumie mógłbym w samochodzie siedząc otworzyć okno i umyć normalnie. Ale tak też wystarczy. Nieźle. Dobra, ściągaczka nie jest zła. No, ach, ściągnąć. O. Zwinąć i schować. Tutaj płyn. Tutaj. Co się przykleiłeś? Uuu, jak urdza poleciała. Ech, nie dobrze. Niestety tak dafy mają, że rdzewie. Tak skonstruowali, taką dali blachę i koniec. Brrr.
do czystych to nie należy. Tu jak wygląda? Paski. Paski, centki. O, wiele lepiej niż było. No, lepiej, lepiej, lepiej. No tak jak patrzyłem, nie wiem co to jest towar za towar, w jakichś dużych kartonach, ale pół kontenera, mimo tego, że to jest niski kontener, to jest mało tego towaru. Też tutaj właśnie w tym Strykowie na Tulipan Park jestem. A co najzabawniejsze to jeszcze jak tutaj jeszcze pod Bartkiem jeździłem, to właśnie tutaj brałem eksport, a tu im przywożę. Ciekawe, czy przydałoby się jakieś czyszczenie z samochodu? Pewnie tak. Nie wiem, coś tam mi wspominał, że tam elegancko dosyć idą te załadunki w tym skarbimierzu, że może jeszcze mi dzisiaj załadują. Zobaczymy. Bym był tam, tak liczę, która jest 11. Kurde, może mają drugie śniadanie. Ja bym wyjechał, to może bym tam dojechał na 15, 16, a teraz chudwie, no to ja tam będę, szczerze mówiąc. No nic, dobra, później się jeszcze włączę. Żeby nie było, nie to żeby nie było, tylko pokazuję, że znowu uległem pokusie, ale siku mi się chciało, chciałbym nie skorzystać. A też trochę śpiący jest. Śpiący jestem. A coś na ożywienie umysłu i kubków smakowych. I kubków smakowych, no. Na podniebienie. Dobra. 12:30. Wyjechałem ile z 15 minut temu, coś takiego. Albo ciut więcej. Kurieruję właśnie do skarbieniarza. Zmęczony jestem, nie chcę się, nie chcę się. W sumie mam lenia, już mi się nie chce jechać. Jedź pani przede mną, kurde, no jedź. Gramolisz się, tak. Dobra. Jedziemy, no jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już ucieszony byłem, że jak mnie wpuścili, to myślałem, że załadują. Do dusty wszystko. Pracuję ogólnie dwie zmiany, ale co z tego, że tutaj mam jeszcze odprawę celną i dupa. Że tak grzecznie powiem, miło. Ale na szczęście mam nadzieję, że będzie lekko. Jeszcze kawa za 2,50. Mleczna, ziarnista niby. Ciekawe. Ciekawe.
Na 2,50 to nawet, kurde, jest mi szedełko. I co? A, czy muszę zamknąć tacho? 16. A, kurde, zapomniałem, że... żeby cukru odjąć. Słodka. A, tu są jakieś zboża chyba, czy coś. O, zobaczcie. Właśnie kiedyś o takich, nie wiem, czy to wspominałem, czy nie wspominałem. To są wory do przechowywania ziarna. Wszelakich. O, może tak. Sąsiad właśnie w takich worach kukurydzę trzyma. Nie wiem, chyba na lepsze czasy. A nie. Te ziarna to chyba są potem tylko do paszy. Nie wiem, nie orientuję się, zarobiony jestem. Jak to mówię i wspominam. Kurde, szkoda. No ja się pytałem, czy może sam załadunek, żeby odprawa tylko była. Jeszcze towar nie był uszykowany. Bo pan de facto na jutro. De facto tak. De facto na jutro. Ja myślałem, że się uda. Ważne, że tutaj stoję na miejscu. Pytałem się, czy na 6 mam przychodzić, będą budzić, czy co. Koleżanka przychodzi na 7. Czyli na 7 budzik sobie ustawić. No. Jeszcze odprawa, zanim faktury, zanim tamto. Ciekawe, o który wyjadę. Będę musiał zobaczyć, który będę najlepiej tędy. Stąd wyjechać i jechać do Gdańska. Czy tą samą trasą, czy nie? Dobra, no nic, to do jutra. No, do jutra. Cześć, nie, dzień dobry, cześć, 15:10, ja nie mogę, dosłownie, Meksyk, a w sumie o 7 startowałem, ale mówię, kurde, dobra, jadę teraz, bo nie chce mi się w noc jechać, bo tak jeszcze bym musiał czekać 3,5 godziny, tak to gdzie dojadę, to dojadę. O, moja kawa! Nie pomyślałem, trzeba by mi położyć na tym. Ech, kurde. Głupota życia, że tak powiedzmy. Czy może nie jak życia, tylko dnia. O. Ech. Dobra. Trzeba upić. O, tutaj nie polecisz. Do góry nie poleci. Ech, dobra. Trzeba dzwonić na tą ochronę, niech wypuszczają. A ogólnie to im się nie wiem, bo już byłem z 2 razy u nich. Ale to poczekajcie, zaraz. Dobra, dzięki. No, ogólnie to ja już tam z 2 razy zachodziłem. No gdzieś tak, czekajcie, 9 coś byłem załadowany? Tak, 9 coś byłem załadowany. O 12, no przed 12, kurde, już zgłodniałem, stwierdzę, dobra, zjem, bo może zaraz będzie. I co? Poszedłem, mówi, że jeszcze nie ma, proszę pana. Ja mówię, no nic. A jeszcze dzwoniłem do Mateusza i Mateusz mówi, ty, no ale tam to wszystko ładnie, sprawnie idzie. No wy nie wiem, pójdę się zapytać. No właśnie tutaj się zapytałem. Nie ma. No to... jak to? Miesiaczki po obiedzie. Drzemkę sobie walnąłem. I właśnie było przed 15. I ten, idę znowu tam
do łazienki. Pytam się, no jeszcze nie ma, dzwoniłam kilka razy. To co mi powiedzieli, to odprawa im się zawiesiła. Robią co ich w mocy, co im ich mocy. No mówię, okej. Trochę tak pomyślałem, słaba ta mocna, ale cóż. No to stwierdziłem, że kurde. No jeszcze do automaty mieli tam do kawy, no i kurde zapłaciłem, no i mi nie wyleciała kawa, więc mówię, dobra kurde, zaczęło mi się kawy, no to sobie zrobił u siebie. No tak zrobiłem kawę, tak. O. Zadzwoniła pani, że już mam dla pana odprawę. Ja mówię, idę. No i tak właśnie szedłem, to właśnie myślałem, czy poczekać jeszcze te 3,5 godziny, czy jechać. Do 10, kurde, nie wiem, 10:15 mam czas pracy. Coś w ten desan. Ale i tak już jest 15:15. Będę przez Ostrów Mazowiecki. Nie, Ostrów Wielkopolski, przepraszam. Ostrów Wielkopolski. Przez Kalisz będę śmigać. Więc no akurat to tak właśnie chyba byłoby pasowało bardziej, żeby tak właśnie trochę wieczorkiem pojechać tam wtedy przejechać. Będzie luźniej. No najlepiej byłoby w nocy. O, wtedy bajka. Ale ta godzina pewnie będzie nie taka zła. No jeszcze zobaczymy, jak ten brzeg przejdzie. No przecież brzeg jeszcze muszę przejechać, ale kurde, słuchajcie, tu jest stop. Widać coś? Hu. Tylko tyle, że jest znak stop. Dobra, jadę i się włączę najwyżej później jeszcze. Dzień dobry. Jeszcze 7 minut pauzy i jadę dalej. No ale jest godzina. Za 2:07. No. A jeszcze wczoraj ten udało mi się tutaj właśnie dojechać do tego do Torunia. No plany były dalej, no ale nie można mieć wszystkiego naraz, no nie? Przepraszam, no ale z rana zawsze muszę się wykrząknąć. Przepraszam, że tak akurat na was trafiło. No a jeszcze wczoraj jadąc przed Turkiem, stwierdziłem, że ten odezwa się do mojego jednego z pierwszych widzów, Dawida, i zapytałem się, czy ma czas, tak powiedzmy, w zależności, czy 30 czy 45 minut pauzy będę musiał gdzieś tam kręcić, bo na tym w Kaliszu był oczywiście wypadek. No i powiedział, że nie ma, spoko, jest na tak. Więc miałem przyjemność się spotkać z Dawidem właśnie. Bardzo miły i sympatyczny kolega. Pozdrawiam cię. No. Więc miło spędzona pauza. Krótka, bo 45 minut okazało się, że muszę zrobić. No i tak. Jeszcze był przed tym kołem. Na tym. Tak, między kołem a Turkiem, bliżej A2 był jeszcze jakiś śmiertelny wypadek, więc trzeba było bokami jechać. No ale cóż, na tym dużo nie straciłem. No, no. A jeszcze mnie dzisiaj goni. Mam jeszcze jedno takie spotkanie trochę. Biznes? Nie, czy to można powiedzieć biznesem? Nie. Spotkanie takie przyszłościowe. O. No i umówiłem się tak, że najwyżej tam dojadę. W nocy mnie najwyżej wpuszczą na pauzę, no ale no. Ja to rozmawiałem o godzinie 13, no to 2 godziny wcześniej niż wyjechałem, to idealnie bym trafił, no. Nie musiałbym się martwić ani nic, a tak to o. Jeszcze 4 minuty pauzy.
też taka mrzawka jest jaka jest. Pada. Ile my tutaj stopni mamy? No 3 stopnie, no to dobrze, 3 stopnie. Dobra, no dopiję kawę, dopalę papierosa i będzie trzeba startować. No to do później. No i okej. Koszula się przydała w końcu. No, jestem już po spotkaniu. No i zapowiada się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale tu na razie nie będę nic mówić jak. Bo to oczywiście co mam zapowiadać, jeżeli tego nie mam już no gotowego. Ale no mam nadzieję, że się ruszy mój nowy projekt. Ogólnie to już w planach jest kilka projektów, ale ten już się zbliża naprawdę już małymi kroczkami. Więc już na S6 będziemy wjeżdżać przed Gdańskiem. No jadę do Gdyni zrzucić pudło. Już mam okienko na 12 w Gdańsku. Szczerze jeszcze nie wiem dokąd, ale się dowiem. No, no mam nadzieję, że teraz tutaj akurat wszystko ładnie pięknie pójdzie. Ale jestem brudny, ale cię chyba jednak może umyję. Wiem, że na razie jest droga jaka jest, ale no, samo przepukanie tego samochodu naprawdę przyda się. Oj, przyda. No. Więc okej, dobra. Kierunek Gdynia BCT. BCT. Tak, BCT. No to jedziemy. No jeszcze tak długo nie spędziłem na zrzuceniu kontenera. Ponad 1,5 godziny. Elegancko, elegancko. A to widzę dlatego, że chyba jakiś statek jest. Bardzo ostra akcja jest załadunkowa kontenera. No. Statek, kontenerowca. Tutaj stoję, to naprawdę cały czas tam krążyły i krążyły i krążyły te suwnice. No tu pusto, proszę. No ogólnie taki nie jest za pełny ten port BCT. Dobra, dobrze, 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 że już, bo ogólnie mam na 12, 13 okienko. Jest 12.50. Jeszcze zrobiłem sobie obiad. W sensie ugotowałem sobie ryż. I miałem gotowe danie od żony. Wszystko się odgrzało dzięki lanie. Się zjadło. No. Dobrze, akurat właśnie te Enviki. Tak się chyba zwą. No te portowe samochody. Znaczy ciężaróweczki. Dobrze, że akurat jakieś tam zajechały za mną, to wtedy, wiecie, suwnica od razu przyjechała. No. Tak to jakby nie było jakichś zleceń, że na moim polu są do pobrania kontenery, to bym jeszcze pewnie czekał, czekał i czekał. Nie fajnie, że tak robią. A suwnica obok mnie przyjechała w końcu kogoś tam zdjąć. Ta aż trąbiła, bo pewnie już tak zasnął albo co innego. To transakcja zakończona, dobrze. To tam stał i stał i stał i stał. Łata w sumie, kurczę, no. Suwnica. W sumie przecież mógł się przestawić. Z jedynki na dwójkę byłbym na A2. No ale cóż. Stał gdzieś tak, no. Dobre 15 minut. Albo i 20.
Aleczko, jedź, 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 jedź. Dobra, przemieszczamy się do Gdańska, ładujemy i jedziemy do Dąbrowy Górniczej. Elegancko. Nie wiem, czy będzie szybszy, no chyba muszę ja przyspieszyć, kurde, bo tak to... ciekawe, źle zrobiłem. Źle. Źle. Dobra, włączę się później. No, teraz to czyściutki. Ale to też kurde, tylko na moment. Tak mi się wydaje. Też się wykąpałem. Ale kurde, dzisiaj gorąco jest. 7 stopni ponad. Jeszcze tutaj kolega z Piotrkowa. Kurde, zapomniałem jego na imię. Będzie wiedział. Landeką, Dafem, 106. Pogadaliśmy sobie. No. No jest kurde 16. To jeszcze mam 4 godziny jazdy. Na 9. Znaczy na 9. Na 13 godzin pracy. 4 godziny pracy na 13 godzin pracy. Się trochę zarywamy. Dąbrowa Górnicza. Welcome to. O Jezu. Dobra, standardowo w końcu wrzuta będzie na Instagrama. Ja nie lubię, naprawdę nie lubię, kurde, wrzucać brudnego auta. Strasznie nie lubię. No ale cóż. Zboczenie? Nie, no wizerunek mój, przepraszam. Wizerunek mój jest, kurde. Nie chcę naprawdę przez to brudnego auto dawać. Dobra. Się zatrzymam na chwilę. Zrobię zdjęcia i pędzę dalej. Jeszcze taki brudny nie jest. Może być. Może być. A ja, proszę Państwa, dzień dobry ogólnie. Jestem na miejscu. Dąbrowie Górniczej, jakiś nowy plan inwestycyjny, widzę, że to jest. I to jest jakaś budowa. Nie mam pojęcia, co ja przywiozłem. O, czy ja w ogóle zamknąłem go? Teraz już wiem, że jest zamknięty. No, są open topy, są kontenery, platformy. No. Trochę tego jest. Ciekawy jestem. Widzę, że tu się cały czas jakoś buduje. Nie wiem, co to jest za... czym oni się ogólnie zajmują. Ale tak jak widać to... Nie wiem. Ogólnie już miałem dwa telefony. Jedna pani, czy już jestem. Drugi pan, czy ja też jestem. Więc to jest ogólnie dziwna sprawa, ale już się jest, się czeka na swoją kolej. Niby pierwsze to są topy, potem my, niby. Ciekawe. A na 13.30 muszę się wstawić pod załadunkiem. Skurczę, zobaczymy. O, automaty są. Kurde. Dobra. Dowiem się, co jak. Dobra. Już podjeżdżamy pod bramę i zobaczymy. Poprzedni miał także do niego Chińczyk czy Japończyk, chud wie, wsiadał. Ciekawe, czy też będzie mnie prowadzić. Dlaczego? Ochronię funkcji przez pomyłkę tego, a ja nie mogę puścić pana raz. No co za... Przepraszam. Niech się pozostawi na jego miejscu, dobra?
kurde, no. No i później przyjechał i no i... Co za, no. Ochroniarz. Widać, ochroniarz ma większe uprawnienia, tak jak się mówi, no. Czekam. No i jednak sprawiedliwość przyszła. I tamtego wyrzucili. I będę ja wjeżdżać. Co znowu? Co? Ty na inne miejsce, ten pojedzie na lewo, pan na prawo. Dobrze. Już myślałem, że coś będzie nie tak. A to jest jedna wielka budowa. Nie będę pokazywać, no ale uwierzcie, no jest wielka, wielka. Sporo osób pracuje. Taki lekki pierdolnik jest. Japończyki! Też tak, kurde. Yes! Boję się. Oczywiście zawsze muszą sami sprawdzić 5 razy, czy faktycznie to ja mam jechać, czy nie. Mój Boże. Dobra, już mnie złapał. Dobra, dzięki wielkie. No do zobaczenia, hej. Kurka wodna. Może pokażę, kurde, bo tutaj jest. Tutaj mam wjechać. No zobaczcie, tutaj cały czas coś robią. Elegancko. Dobra. Zobaczymy. Jak daleko mam wjechać? Aż tego minę? Dobrze. Boż. Jezu kochany. Aha, dobra, czyli muszę. Dobra, wszyscy ten. Zobacz. Ile tu tego sprzętu jest? No dosłownie masa. O, dobra. Idę otwierać. Zimno, cholera jest. Zimno. Kurde. 3 skrzynie. 2 małe, jedna taka dłuższa. No i z przodu jeszcze, kurde, zmieściłaby się jakaś mała skrzyneczka. No ale może być i tu. Może jeszcze dźwięk. Ojej, dobra, jak tutaj cofnąć. Coś się dowiedziałem. No taka trochę wierci dupa była ze mnie. Z dowiedzeniem się, co to tutaj jest. Tutaj. Moje mini powstaje fabryka baterii litowo-jonowych. Blisko. I tu będą właśnie robić baterie samochodowe. Nawet do Tesli. Proszę. Jak się dowiedziałem, on pyta się, czy pierwszy raz tu jestem. No tak, pierwszy raz. O, tu już sporo kontenerów było. Ogólnie rzecz biorąc. No ja mówię, tak, coś tam mi ktoś, koordynator, który wpuszcza
samochody. Powiedział, że tutaj dzisiaj jest słaby ruch, bo 30 kontenerów dziennie było przez jakiś okres czasu. A dzisiaj podobnie już ma być 17. Nie wiem, czy wszystkich, czy nie wszystkich, ale że 17. I też buduje się od maja tego roku. No i powiem, że no już tutaj bardzo ładnie idzie. Ale tutaj właśnie kolega do mnie dzwonił, mówił, że czy mnie wpuścili, a mnie wpuścili. No co tam, może słyszeliście, co, że coś tam wrzucę. To ten. Tutaj jeść, tu trochę więcej gazu, bo tam błotko. Tak źle nie było. Źle nie było, dobra, włączę. Tu i pan operator. Śpi? Czy nie śpi? Dobra. Ważne, że godzina 10:30. Akurat na zleceniu, tak jak mi tamten przypomniał, jest na 13:30, mamy załadunek tam koło Kłobucka. To akurat się podjedzie, załaduje i cisnę na górę. Bardzo ciekawe. Rozładunek. No. Jeszcze takiego nie miałem, żeby tak na budowę wjechać. Główną miarą inspektora jest kora. Czyli nie Chińczyki, Japończyki, tylko Koreańczyki. Dobra, włączę się później, co nie? No, wyjadę, ustawię sobie, zobaczę, którędy jechać najlepiej. Zobaczymy się na zewnątrz.